Cześć, witam w następnym odcinku Sfiata Grande Punto. A dzisiaj będę zmieniał lampy, te standardowe, oryginalne, które mamy w Fiacie, na LEDowe, które mam tutaj w kartonie. Zaraz wam pokażę. Używane, ale w bardzo dobrym stanie. Zresztą zanim je założę, pokażę wam, jak działają te, to znaczy kierunki pozycyjne, jak to wygląda w dzień. Później po założeniu tych lamp LEDowych pokażę wam różnice. Zresztą założę jedną lampę i porównacie sobie między starą a tą LEDową, jak to wygląda. Pozycyjne, może w dzień niezbyt będzie to wyglądać, ale taką prezentację zrobię także wieczorem. Wiecie, standardowo, wiecie, jak to wygląda. Większość osób takie lampy posiada. Później, tak jak mówię, zrobimy porównanie. I osobną prezentację, jak auto prezentuje się wieczorem na tych lampach. Chowamy, aby nie zginęły oczywiście. Trzeba się pilnować. Wtyczki podobno pasują. Zaraz zobaczymy. Lampa dość mocno siedzi. Była zmieniana najprawdopodobniej pod nowość. Lampa jest w bardzo ładnym stanie ogólnie ta. Przed założeniem oczywiście tutaj wszystko wyczyszczę. Dobra, później zobaczę, czy to pasuje. Najpierw przeczyszczę tu z tego brudu. Dobra, mam tu wszystko ładnie przeczyszczone, więc mogę przymierzać nowe lampy. Mam nadzieję, że kostka pasuje. Więc dobra. Ja sobie przygotuję lampę, oczywiście lewą. Dobra, mam lampę lewą przygotowaną. Jak to poznać? Jest tu oznaczenie L, left, R, right. Więc dobra. Będzie mi potrzebna druga ręka, aby tej lampy czasem nie stłuc, więc widzimy się za moment. Podpiąłem tylko kostkę, kostka pasuje.
więc super. Ja ją tu teraz spasuję sobie. Dobra, wszystko mam ładnie spasowane. Wystarczy teraz przykręcić te dwa wkręty. Lampa jest założona jedna. Patrzcie, jak to ekstra wygląda. Super się prezentuje ogólnie z tym szarym lakierem. Według tej starej lampy, która była. Pokażę wam tylko porównanie. Ubiorę się za wymianę następnej lampy. Dobra, światełka pozycyjne. Mamy diody. Światło stopu, także diody, a kierunek to jest taka sama żarówka jak w tej zwykłej lampie. Jeszcze włączymy awaryjne. Prezentować. Dobra, biorę się za odkręcenie lampy. Jak odkręcić prawą lampę? Tak samo jak i lewą. Odkręcam dwa wkręty, demontujemy. Tak samo to oczyszczę. Popatrzcie, ile syfu tam jest. Dobra, no nic. Lampa zdemontowana i tak jak widzicie, jest pełno tego syfu tutaj. Dlatego oczyszczę to i dopiero ładnie przygotowane miejsce zakładamy nową lampę i niech służą. I tak samo przygotowane pod montaż prawej lampy. Lampę już tu mam, tak jak mówiłem, oznaczenie R z angielskiego. Lampa spasowana, wystarczy przykręcić. Tak prezentuje się auto już po zamontowaniu nowych lamp, używanych, ale w bardzo dobrym stanie. Wyglądają praktycznie jak nowe. Jeszcze zapalimy światła pozycyjne, później kierunki i już teraz zapraszam na filmik, który będzie za tydzień. I to będzie taka prezentacja wieczorna, nocna, jak auto prezentuje się wieczorem na tych lampach. Wszystkie diody świecą. Mam nadzieję, że nie będzie z nimi żadnego problemu. Przed kupnem były sprawdzane, świeciły. Teraz świecą. Zobaczymy, jak lampy będą się spisywać, oby działały jak najdłużej.
mam nadzieję, że taki filmik tuningowy z montażu innych lamp, jak te standardowe, Wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia lajków, pisania komentarzy, oczywiście do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!